model Szefer. Za kierownicą tej maszyny zasiadł Tomasz Iszkielny. Brawa dla Tomasza, za chwileczkę pokażę, na co stać tę oto czerwoną bestię. Już mamy tutaj dość żywiołowy pokaz na samym początku. Zobaczymy, jak długo, jak bardzo intensywny i żywiołowy będzie ta prezentacja. A u mego boku witam pana Adama Maćkiewicza z firmy Szefer. Oddaję mu głos, proszę o prezentację tej oto maszyny. Dzień dobry Państwu. Prezentujemy maszynę 3046. Jest to model dwójplutonowy. W klasie kompaktowej jeden z najlepszych modeli podnosi około 1,5 tony do momentu wykręcającego. Dłużnik roboczy, taki pracowniczy, to jest około tony. Maszyna podnosi ten zwiększyć. Główną zaletą tej maszyny jest jej długość. To jest maszyna, która ma niecałe 4 metry długości. Przy promieniu skrętu troszeczkę ponad metr możemy tą maszyną pracować w każdym budynku, w każdym najciaśniejszym miejscu i to jest jej główny powód, na którym ta maszyna została zbudowana. To jest maszyna z 3 metrów.